Była nazywana Czarnym Aniołem. Niektórzy mówili o niej Polska Edith Piaf. Ewa Demarczyk była jedną z największych gwiazd polskiej piosenki. Uwielbiana, doceniana, a od wielu lat utęskniona przez swoich fanów. Odeszła niemalże w zapomnieniu. Dlaczego tak się stało? O tym w moim dzisiejszym vlogu. Była córką rzeźbiarza i krawcowej, ale w jej życiu od dziecka było bardzo dużo sztuki. Uczyła się gry na fortepianie, nawet rozpoczęła naukę w Akademii Muzycznej, ale skończyła ją po pierwszym roku. Próbowała też architektury, ostatecznie trafiła do szkoły teatralnej. Jednak na egzaminie wstępnym nie została zbyt wysoko oceniona. Jej głos uznano za dobry, jednak warunki zewnętrzne za dostateczne, a dykcję za mniej niż dostateczne. Ewa Demarczyk jednak się tym nie przejmowała, ponieważ dość wcześnie rozpoczęła współpracę z kabaretem Akademii Medycznej Cyrulik i tam właśnie została wypatrzona przez twórców piwnicy pod Baranami. Figają w krąg Anglezy, silny brzyd i lambrek, inny siodeł i gorejące brydy, bryk wieci sto laurkowe, a w każdej bryce i za mi Madonna i Madonna. Piotr Skrzynecki, kiedy po raz pierwszy zapowiadał Ewę Demarczyk, nie powiedział publiczności nawet dzień dobry, bo stwierdził, że zaraz czeka tę publiczność takie wydarzenie i zaraz zobaczą taki talent, że jemu aż odbiera głos. I tak rozpoczęła się ponad 10-letnia współpraca pani Ewy z Piwnicą pod Baranami. Jednakże została ona zakończona w dość niewyjaśnionych okolicznościach. Mówiło się, Ewa Demarczyk zerwała z Piwnicą pod Baranami. Jednak ona po latach twierdziła, że to piwnica zrezygnowała z niej. Nie chciała jednak opowiadać o szczegółach i mówiła, że to jest dla niej bardzo bolesna sprawa. Ale to właśnie w tym okresie powstały najważniejsze utwory Ewy Demarczyk, które współtworzyła z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym. To wtedy powstały Karuzela z Madonnami, Grand Vals Brian czy Tomaszów. Do walca porywasz na życie, na śmierć, do tańca gra. Wydawało się, że to jest taki dream team, że oni będą współpracować ze sobą już na zawsze. Jednak nie była to łatwa współpraca. Pan Zygmunt wspominał, że Ewa była apodyktyczna, czasami nad jednym utworem potrafiła pracować miesiącami. W rezultacie ich drogi rozeszły się. I znowu po latach Demarczyk twierdziła, że to on zostawił ją, mimo że ona wielokrotnie namawiała go do powrotu, oczywiście zawodowego. Czy pani dzisiaj może powiedzieć, dlaczego pani odeszła wtedy po latach 70? Nie odeszłam, to jest jedno. A nie chcę na ten temat. Piosenkarka odnosiła ogromne sukcesy na festiwalach w Opolu, w Sopocie i to właśnie tam, w Sopocie, została wypatrzona przez dyrektora paryskiej Olimpii, czyli Music Hallu, w którym występowały największe gwiazdy światowej piosenki. Została zaproszona na gościnne występy, a dyrektor Olimpii na kolanach prosił ją o to, żeby podpisała 2-letni kontrakt. W tamtych czasach to był niesamowity zawodowy rarytas i szansa na międzynarodową karierę. Jednak Ewa Demarczyk nie przyjęła tej propozycji. Usiłowano mnie przerobić na wedle aktualnej mody francuskiej. A ja nie potrafię się zmienić. Ja uważam, że mam coś do powiedzenia w śpiewaniu. Nie mogę być kim innym. A poza tym publiczności nie da się okłamać. W ogóle bardzo źle wspominała swój paryski okres. Twierdziła, że czuła się tam niedobrze, że była doceniana za walory zewnętrzne, jednakże nikt nie chciał słuchać tego, co miała do przekazania. A ona jest artystką i to jest właśnie dla niej najważniejsze. W 1986 roku spełniło się jej wielkie marzenie. Otworzyła swój własny teatr, jednak niełatwo było nim zarządzać. Przez różne sprawy własnościowe i prawne w rezultacie teatr został zamknięty. Ewa Demarczyk była uwielbiana przez swoją publiczność, jednak niechętnie pokazywała się jej poza sceną. Nie udzielała wywiadów, uważała, że mają kochać ją za to, co daje im właśnie na scenie. Ci, którzy z nią współpracowali, wspominają, że miała swoje warunki, jakie scena powinna spełniać. Przede wszystkim miała być czarna. Jeżeli w jakiejś sali nie było czarnej podłogi, ona wykładała ją specjalną tkaniną. Na scenie miały stać 2 czarne fortepiany.
podczas jednego z recitali, kiedy w sali koncertowej została bordowy fortepian, powiedziała, że nie wyjdzie na scenę, dopóki nie zostanie wymieniona. O jej życiu prywatnym prawie nic nie wiadomo. Z książki Czarny Anioł, opowieść o Ewie Damarczyk, wiemy, że miała dwóch mężów. Pierwszego z nich miała zaledwie przez kilka miesięcy i był skrzypkiem zespołu Mazowsze, jednak już pierwsze zgrzyty pojawiły się podczas podróży poślubnej, na którą zabrała mamę. Drugi mąż był złotnikiem i, jak się okazało, potem złodziejem. Okradał nawet swoją żonę. Piosenkarka długo nie mogła uwierzyć w winę swojego męża, jednak w końcu przekonało ją to, gdy zobaczyła swoją broszkę u właścicielki jednej z krakowskich restauracji. Okazało się, że kupiła ją ona od jej męża. Cała reszta dotycząca jej życia prywatnego jest owiana tajemnicą. O wszystkim mówi się podobno. Podobno dawała warsztaty w Paryżu, podobno dawała warsztaty w Tel Awiwie. Wiadomo, że nie utrzymywała również kontaktów ze starymi znajomymi. Jedynymi osobami, z którymi kontaktowała się, był Zbigniew Wodecki oraz aktorka Grażyna Barszczewska. Z kim byłam, gdzie byłam, co robiłam, jak robiłam, to jest moje. Nie, ja nie jestem na sprzedaż. Czy uważa pan, że śpiewanie i to, co ja proponuję, najlepiej jak potrafię ludziom ze sceny, to jest za mało na to, żeby kochać? Jeszcze trzeba wiedzieć, co ja dam na śniadanie albo z kim? Jednak znowu powiem tu podobno, ponieważ nic na pewno nie wiemy, jeżeli chodzi o znajomości Ewy Demarczyk. Jednak pani Grażyna Barszczewska była faktycznie jedną z ostatnich osób, które rozmawiały z piosenkarką, a było to kilka dni przed jej śmiercią. Wspominały stare studenckie czasy oraz pracę. Generalnie Ewa Demarczyk była rozgoryczona. Odeszła po cichu w swoim mieszkaniu 14 sierpnia 2020 roku. Jak dobrze, że jej mocny, silny, mroczny głos pozostanie w nagraniach.